Dzień dobry Państwu. Jeden z siedmiu punktów programu wyborczego prawa i sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego to jest nie dla euro i obrona złotego. Rząd Donalda Tuska zamierza wprowadzić Polskę tylnymi drzwiami do strefy euro. Dlatego jest potrzebny, potrzebny ten atak na prezesa NBP-u Adama Glapińskiego. To polega na tym, że do tego, żeby wprowadzić Polskę do przedsionka strefy euro, czyli do mechanizmu kursowego, gdzie już złoty byłby związany na sztywno z euro, co byłoby prawie członkostwem strefy euro, potrzebny jest podpis rządu i podpis prezesa NBP. -u. Dlatego łamiąc konstytucję, łamiąc ustawę zamierzają usunąć pana prezesa Glepińskiego z urzędu. I prace, jak państwo wiecie, w Sejmie są w tej materii zaawansowane. Ale o to, o co chodzi, to chodzi o to, że NBP, jego prezes, broni Złotego, a plan rządu jest taki, żeby, nie pytając o to społeczeństwa, bo społeczeństwo jest według wszelkich możliwych Sondaże przeciwne wprowadzeniu euro, żeby to zrobić tylnymi drzwiami w cudzysłowie, sposobem. Chcę powiedzieć, dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro i dlaczego powinna obronić złotego. W siedmiu, przepraszam, w ośmiu, w ośmiu punktach, które państwo. Widzicie na ekranie. Pierwszy powód. Euro hamuje wzrost gospodarczy i tym samym przyczynia się do obniżenia wzrostu gospodarczego. Zwróćcie Państwo uwagę, to są dane niemieckiego Instytutu Ekonomicznego, Center for European Policy Studies z Freiburga. One nie są całkiem do dzisiejszej daty doprowadzone, ale istota prezentacji jest Absolutnie pewna i wiarygodna, a źródło, no, którego nie można oskarżać o, o stronniczość. Po pierwsze, to jest porównanie trajektorii wzrostu gospodarczego w wymiarze na głowę mieszkańca PKB Niemiec i Włoch. Zwróćcie Państwo uwagę, że od momentu wprowadzenia euro niemiecki wzrost gospodarczy idzie w górę a przedtem biegły równolegle, a włoski, no, przepraszam, komentuję nie ten, nie ten slajd. To jest slajd, który pokazuje, pokazuje, jaki byłby wzrost gospodarczy Włoch z euro czy bez euro. I byłby wyższy, ten pomarańczowy, a jest niższy, ten niebieski, na skutek wprowadzenia euro. Proszę o kolejny slajd. Jeszcze nie ten. Poprzedni. Niemcy. Niemcy mają wzrost, na, wzrost gospodarczy wyższy z dzięki euro, niebieska linia, a miałyby niższy pomarańczowa linia. Czyli porównanie dwóch trajektorii wzrostu i włoskiej i niemieckiej powoduje, że jedni korzystają, a inni tracą. Taka jest lekcja z tych dwóch wykresów. Przejdźmy do trzeciego wykresu. Pokazuje nakłada, nakłada się na siebie trajektoria wzrostu gospodarczego y, Niemcy versus Włochy. Od momentu wprowadzenia równoległe trajektorie wzrostu do momentu wprowadzenia euro się nagle rozdzielają, rozbiegają. Y, Włochy tracą, Niemcy zyskują. Proszę o kolejny slajd. Y, I to jest mój drugi punkt. W euro powoduje relokację dobrobytu, przesuwanie pieniędzy z krajów biedniejszych do zamożniejszych. Głównie Niemiec, w tym Holandii, które jako jedyne skorzystały na walucie euro. Generalnie biorąc następuje redystrybucja. Waluta euro, strefa euro jest my, jest, elementem, jest rodzajem pompy, która wysysa dobrobyt i pieniądze z krajów uboższych i pompuje je do krajów bogatszych. To by czekało Polskie, gdyby przyjęła euro. To, jest, to są wielkości korzyści i strat w miliardach euro. Prawie 2 biliony skorzystały Niemcy, 346 miliardów skorzystała Holandia, a 4 biliony przeszło, straciły Włochy, 3,5 biliona. Straciła Francja i odpowiednio mniejsze kraje też straciły. Czyli jedynymi zyskującymi jest, są Niemcy i ich przedłużenie w sensie gospodarczym, jak Holandia, wszystkie inne kraje strefy euro zyskują. To jest związane z tym, że euro jest konstrukcją stricte polityczną, zostało wprowadzone dla celów politycznych w sytuacji, kiedy gospodarcze warunki potem nie zaistniały. To jest sprzeczne. Z teorią optymalnej strefy walutowej, Optimal Currency Zone, noblisty Mandela. Nie będę tłumaczył szczegółów. Ubożenią jedni, bogacą się drudzy. Do tego można powiedzieć, że wadą od narodzeń strefy euro jest to, że oferuje walutę, która nie jest dostosowana do potrzeb każdego z krajów, a one są tak różne. Jest dostosowana generalnie biorąc i nie przypadkiem siedziba Europejskiego Banku Centralnego jest we Frankfurcie do potrzeb największej gospodarki, gospodarki niemieckiej, a inne gospodarki dzięki w cudzysłowie, czyli przez euro, mają politykę monetarną, będąc w tej strefie, do swoich warunków gospodarczych niedostosowaną, suboptymalną, dzięki czemu czy przez co tracą oni i ich obywatele. Trzeci element to jest to, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji kryzysowej posiadanie własnej waluty czerwona linia to jest Polska i niebieska linia to jest Grecja. W sytuacji posiadania własnej waluty można elastycznie reagować na turbulencje, zaburzenia, na kryzysy w gospodarce światowej, w gospodarce zewnętrznej. Bo można prowadzić politykę monetarną, kiedy jest się w strefie euro i jeden z dwóch filarów polityki gospodarczej polityka monetarna gubi się, traci się ją. I można tylko stosować politykę fiskalną, co to znaczy, można podwyższać podatki, obniżać płace i obniżać emerytury. Natomiast nie można dostosowywać parametrów makroekonomicznych przez operowanie kursem walutowym. I to jest właśnie dowód, jak kryzys 2008, dramatycznie źle przeszła Grecja i jak suchą stopą, o manże kryzys ten gospodarczy, europejski i światowy, przeszła Polska. Przechodzimy do punktów. Piąty punkt. Euro jest poza wszystkim innym instrumentem kontroli nad krajami członkowskimi. Niektórzy mówią, że to jest taka smycz, na której Europejski Bank Centralny trzyma te gospodarki. On może te systemy kontrolować, ponieważ on jest emitentem i może wyłączyć euro. Była taka groźba w trakcie kryzysu greckiego, kiedy Frankfurt, Europejski Bank Centralny, powiedział: Z dnia na dzień możemy wyłączyć grecką zdolność posługiwania się walutą. Krótko mówiąc, totalny paraliż. Jeżeli ma się własną walutę, tego zrobić nie można. Również nie można zbankrutować, jeżeli ma się własną walutę. Argument szósty. A można zbankrutować, jeżeli się jest w strefie euro. O krok od tego była Grecja. Oni w sytuacji, w najgłębszym kryzysie byli zmuszeni do sprzedawania lotnisk, portów, wysp. Nie będę ciągnął dalej. Wreszcie siódmy argument. Wynikający z, z, z poprzedniego, jeżeli nie ma się instrumentu w postaci kursu walutowego, żeby amortyzować kryzysy czy tak zwane szoki zewnętrzne, jak mówi nauka ekonomii, to wtedy jest się skazanym na przenoszenie kryzysów zewnętrznych na gospodarkę wewnętrzną, co, co, czego efektem jest zubożenie społeczeństwa i yy, większe bezrobocie. Większe bezrobocie. Natomiast, mając złotówkę czy własną walutę, można używać instrumentu klasycznego, jakim jest deprecjacja waluty. I wreszcie inflacja. W strefie euro nie jest prawdą, jakoby inflacja była niższa, wszędzie stopy procentowe niższe, ponieważ są kraje z wysoką inflacją w strefie euro i z niską inflacją. Krótko mówiąc, euro nie jest. Antidotum na inflację. A do tego dochodzi zjawisko, którego doświadczyły wszystkie kraje, które weszły i wchodziły do strefy euro, mianowicie to się nazywa efektem cappuccino. W pierwszym okresie następuje przyspieszenie wzrostu cen na skutek zaokrąglania do góry wszystkich, wszystkich cen. Wracając do wzrostu gospodarczego, Słowacja jest dobrym przykładem. Słowacja od czasu, kiedy weszła do strefy euro, przedtem nadganiała dystans względem zachodniej Europy, poziom, poziomu gospodarczego, natomiast po wejściu ten dystans zaczęła tracić. Czyli euro to ubożenie, to niższy wzrost gospodarczy. I wracam do początku. Artykuł 227 Polskiej Konstytucji stanowi, że Narodowy Bank Polski jest jedynym dysponentem, emitentem polskiego złotego. To wymaga zmiany konstytucji. Ale ten niecny, diabelski pomysł, żeby odsunąć prezesa NBP-u i pokątnie, poza wiedzą i zgodą obywateli wprowadzić Euro tą metodą związania, czyli włączenia do systemu ERM2 jest sposobem bezprawnym i politycznie niedopuszczalnym. Ale faktycznie takie zagrożenie jest, że w ten sposób można, można wejść prawie do strefy euro. I to jest ulica jednokierunkowa. Z tego potem już nie można się wycofać. Dlatego prawo i sprawiedliwość mówi nie euro mówi tak złotówce i staje w obronie polskiego złotego, w obronie niezależności naszego wzrostu gospodarczego, w obronie dobrobytu naszych obywateli i domaga się respektowania w tej materii i prawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że prezes Narodowego Banku Polskiego jest nieusuwalny w kontekście właściwej ustawy i powstrzymania czy wycofania się z tych zamiarów, które są, można powiedzieć, w toku, dlatego, bo właśnie na tych, w tych dniach procedura związana z postawieniem przed Trybunałem Stanu bezzasadnym, bezprawnym prezydenta Adama Grapińskiego ruszyła. Sytuacja jest alarmowa, a jest oczywistym, że Polacy nie chcą zamieniać polskiego złotego, na euro, bo nie chcą tracić. Nie chcą tracić swojego dobrobytu, swoich e, pensji, emerytur, e, szans rozwojowych na przyszłość dla siebie i dla swoich dzieci. Dziękuję bardzo.